Każdemu marzą się konkursy, gdzie spotykają się najlepsi dankerzy na świecie. Fajnie by było zobaczyć w konkursie Dana Grossa, Izaia Rayverę, Grabo, y, Tylera Kerry'ego, Millera... No i kilku jeszcze niesamowitych dunkerów, jak chociażby Donovan Hawkins czy Jordan Sutherland. Niestety od wielu lat no, nie dochodzi do takich konkursów i często oglądamy gdzieś na arenach międzynarodowych najczęściej konkursy fibowskie, gdzie wiadomo, jak widzimy, trzech dunkerów w konkursie, z czego właściwie większość, jak nie wszyscy, są. Z grupy Dunk Elite. Wiele, wiele, wiele lat temu, kilkanaście lat temu była seria konkursów, która nazywała się World Dunk Contest, coś w cudzysłowiu na zasadzie Mistrzostw Świata we wsadach, gdzie faktycznie organizatorem tego był Ziani no i właściwie można powiedzieć, że Slam Nation, no ile to można nazwać taką grupą. Organizowali oni właśnie coś. Coś na zasadzie mistrzostw świata, gdzie mogliśmy oglądać jednocześnie nie jednego, nie dwóch, nie trzech, tylko sześciu albo więcej dunkerów z różnych zakątków świata, czy to właśnie z Polski, jak Emila Slesza Olszewskiego, którego tutaj będziecie widzieć, bo akurat dzisiaj przygotowałem dla Was konkursatus z 2011 roku, żebyście widzieli, że takie coś było z Holandii, ze Stanów. Z Kanady, więc właściwie z całego świata. No i rywalizowali oni o tytuł najlepszego na świecie. Także mam nadzieję, że jeszcze się coś takiego kiedyś pojawi i czasy takich dużych, niezależnych konkursów powrócą. No bo na razie tu mamy albo komercję, gdzie jest bardzo dużo dunkerów typu Dunk League czy Dunking, co nie jest właściwie konkursem w sado, tylko show telewizyjnym. I o niczym nam to nie mówi, kto jest najlepszy. No i po drugiej stronie mamy oczywiście inne konkursy, gdzie widzimy właściwie te same osoby rywalizujące między sobą. Także zostawcie komentarz. Łapę w górę oczywiście. Przypominam tylko, że 29. widzimy się w Sulechowie na konkursie w Sadów i również 29. będzie niesamowity konkurs sadów w Rzeszowie. Na Rzeszów Streetball Challenge mm, 3x3 A dzisiaj zaczynamy sobie mm, Odpalamy krótki materiał World Dunk Contest I fajna dupeczka w okularach na sam start Sport Arena Streetball Rumunia O ile dobrze pamiętam I zobaczmy sobie czy w ogóle będę pamiętał Kto tutaj bierze udział Patrzcie, flagi WDC Czyli World Dunk y, Contest y, Ben Gay Nie że gay, po prostu Ben ten gość nazywa się Vincent Van Slitkert i ma, Slitkert czy jak to się mówi, o ile dobrze pamiętam, i ma bardzo podobną koszulkę do tej, którą udało mi się zdobyć gdzieś na Oliksie. Młody Emil Olszewski, nieopierzony, deal gang oczywiście, Slamation, oni współpracowali razem i robili sercików. szal. Gość, tu warto się zatrzymać, to jest ciekawa osoba, Rusek. Szal to jest taki gość, który skakał niesamowicie z jednej e, nogi. Był niesamowitym skoczkiem, naprawdę niesamowitym skoczkiem z jednej nogi, i potem dopchał się bardzo wysoko jako trener w kadrze rosyjskiej kobiet, mężczyzn, już nie pamiętam. I ja pierdolę, jak gość nie potrafił trenować, jakie on im ćwiczenia wymyślał, jakie zarzuty, jak tam ludzie kaleczyli, to tak wysyłaliśmy sobie między ludźmi. Myślimy, ja pierdolę, jak to jest po prostu możliwe. To jest faktu, że. Skakał niesamowicie. Kevin Cap y, Chemi z Francji, dobrze pamiętam? Chyba tak. Również walił 360 pod nogą. Fajną stylówkę miał. Naprawdę fajnie skakał. No i Kevin Cap, bo zawsze y, skakał w kaszkietówce. Młody Jazz Fly Darlington. Mm, no wtedy uważany za najlepszego dunkera na świecie. Y, z Gajem Dupuy, którego akurat tutaj nie ma, ale patrzcie, w szczycie formy. Young Hollywood, yy, nie trzeba gościa przestawiać, yy, no gość, który robił właściwie wszystko, co się dało, mając 1,78 78 wzrostu, tego gościa z Rumunii nie pamiętam, ale on wiem, że również jest mojego wzrostu i kręcił jakieś tutaj yy, młynki, no ale już mamy ilu Dunkerów? Trzech, siedmiu? O ile dobrze pamiętam, to jest ręka Just Flyer. bardzo dobrze pamiętam, że on całe przedramię zawsze rypał. We frotkach, no nie dziwne jak miał tyle zapasów, że wkładał właściwie pachy do tego kosza, no to też bym sobie owinął czymkolwiek, żeby tego nie rozjebać do końca. Cybershot, Sony, no takie czasy, to i tak zajebisty sprzęt mają, bo wtedy to jeszcze telefony to były takie, że chuja tam było widać właściwie co się nagrywało. Ale dupeczki w materiale u mnie muszą być, jak są dupeczki. Będzie na pewno dobrze. No i spójrzmy nas na sam początek. Tomahawk jedną ręką, nic spektakularnego. Mm, niski dunker, ale za chwilę zobaczymy, co tutaj się rozkręci. Ke nie Kevin, tylko oczywiście Emil Slash Olszewski ze spudłowanym, można powiedzieć, Windmillem, który się wyobijał się w obręczy, i po prostu wsunął się do kosza. I jest to jego taki charakterystyczny wsad, który robił wiele, wiele razy w Polsce. I w sumie fajnie było, jakby się u któregoś z młodych chłopaków jeszcze pojawił. Naskok. Lewa prawa, no i jest to oczywiście windmill nad siedzącą osobą. Ile tych wsadów nie zrobił slash w swojej karierze, to nie zliczę. No ale mamy tutaj pudło. Zobaczmy sobie, co pokaże nam Kevin Cap Hemi, y tak, dobrze powiedzieć. Kevin Cap, będę mówił, będzie prościej. Windmill bez puszowa z kozła nad dwoma stojącymi osobami. Styl fajny, oczywiście mogłoby być lepsze jebnięcie. Zobaczmy sobie, co Hanef Munir tutaj pokazał na tym konkursie. Dwie frotki, czyli żeby dwa nadgarski nie bolały, czyli można eee, na dwa lecieć baty. Idziemy dalej. Pod nogą nad trzema stojącymi, czy dwoma stojącymi osobami, a właściwie dupeczkami. No i patrzcie, ile lat temu można było. To jest 2011 rok. Przypominam, to jest 13 lat temu. Pod nogą z koziołka. Od naszego niskiego kolegi z Rumunii. Hmm, także szacun, ja w życiu pod nogą Skozła nie dałem na wymiarze e, z narzutu, a Skozła jest bardzo, bardzo ciężko. No i wjeżdża motor z łysym, dojebanym gościem. I Emil slash Olszewski robi 360 nad motorem. Również SAT, który robił bardzo, bardzo wiele razy w swojej karierze. Nawet widziałem na żywo na konkursach: 360 Windmill. O, ale bym ci Windmilla zrobił, a tobie nie. To bym zdecydowanie nie zrobił. Fajny telefon. O, tu prędzej. Dobra, ale idziemy dalej. No dobra, widzę, że operator kamery po prostu. Wie co dobre, i, I spójrzcie, patrzcie kogo tutaj mamy. Tak, to jest Kristaps Dargais. No i powiedzcie mi, że taki Kristaps nie powinien startować teraz na Fibach z Grabo, a nie że dają go Grabo chłopa w podeszłym wieku z dziećmi, z rodziną, żeby po prostu gdzieś tam yy, próbował robić wsady. No i patrzcie jaki on jest tutaj młody. To jest Kristaps Dargais w wieku młodego yy, młodych dunkerów, dający za plecami nad motorem. Kumacie? No i to jest 2011 rok, czyli 13 lat temu. Double Windmill z Janiego mm, robiony nad motorem przez Szala. No i jaki tutaj mamy repertuar wsadów? Tyle osób, tyle twarzy, widzimy wszystko. 360 od boku deski. Ja cały czas będę podkreślał, ile lat temu to było robione. Dunking się rozwinął, ale czy aż tak bardzo? Niekoniecznie, po prostu mm, wiadomo, zmieniło się podejście do wsadów. Windmill. Cartwheel, oczywiście robiony przez Jazz Fly'a, ostrzyżonego na króciutko, Crestups, Dark Eyes z windbillem od boku deski, Crazy Light na nogach, szal robiący hmm, Jay Richa, a właściwie Woolridge'a z jednej nogi, czyli przekłada piłkę od zewnętrznej strony hmm, do środka i wkłada lewą ręką. Vincent Van Slitkert, Slid, Slidgert, nie wiem jak to powiedzieć. Windmill nad maską, oczywiście, piłka weszła, tylko wypluło ją od siatki. No, nie odważył się chyba nad autem skoczyć. I ten wsad jest wzorem: jest po prostu kurwa wzorem. To jeden z najlepszych T-double-upów, jakie widziałem ever. Spójrzcie na to: który dunker teraz jest kurwa w stanie dać takiego T-double-upa? Żaden, żaden. Taka kurwa prawda. Jedna ręka bez pusz Głowa nad obręczą. Ściągnięte. Kurwa pół metra pod jajca. I taki styl nie ma porównania. W ogóle o czym my tu mówimy? O czym my w ogóle tutaj, drodzy Państwo, rozmawiamy? Co my w dzisiejszych czasach porównujemy do takiego t Winmill z narzutu. Nie, był to dzień yy, Emila. Yy, spójrzmy dalej. Co Vincent jeszcze jest w stanie zrobić? Windmill nad sześcioma kłócającymi osobami. No i młody Cristop zrobi po dwoma nogami. No, obecnie chłop robi same spawy na konkursach, no ale teraz jest świetną konkurencją. Y 360 pod nogą od Kevina Cap Hemiego. Patrzcie jaki wachlarz wsadów, jak jest dużo dunkerów. Jedna noga, dwie nogi nawet tutaj. No ja pierdolę. Niby nie był to jakiś piękny windmill, niby nie był to jakiś super turbo, piękny wsad, ale patrzcie, przy takim wzroście z prostej ręki, bez pushofa, dużo bardziej to szanuję niż naprawdę kładzenie milion razy piłki na głowie w dzisiejszych czasach. I jest dużo tutaj ciekawych rzeczy, które można wyciągnąć. Gwóźdź pod dwoma nogami z koziołka. No wiadomo. To, yy, tak jak Lipek wprowadził 720 na konkursy, kurwa mać, co za dzik. Tak jak Lipek wprowadził 720 na konkursy i 540, tak tak wprowadził Justfly pod dwoma nogami, które robił regularnie w różnych postaciach na konkursie. Idziemy dalej. Vincent uu, kopnął tutaj gościa w głowę. Chciał go przeskoczyć, ale po prostu yy, no, obsał zbroję. No i e, ewidentnie, już tutaj. O kurwa! Czekajcie, czekajcie. Tu coś tu też, muszę też teraz zobaczyć. Od konstrukcji z prawej nogi, pod lewą nogą i lewą ręką. On wsadzał tu nie swoją ręką. Tak, słabszą ręką. Jebany był dobry. Jebany był dobry i bardzo wszechstronny. Kevin Kep, co tutaj pokaże? Tak jest. Zajebisty, stylowy Windmill. Klasyka. Też nie wiemy tutaj, czy oni. Pudłowali y, jakieś wsady, czy y, która to jest próba. A teraz mamy Double lapa od y, Hanefa Munira, czyli Janka Ale patrzcie, można bez kładzenia tej piłki na łbie? Można, oczywiście, że można. Bez puszofika, bez, bez odpychania się tą lewą ręką. Naprawdę można. Y, just Fly, spójrzmy. 180 reverse lub 360 reverse pod nogą z narzutu. Nazwijcie to jak chcecie. Pod nogą nad czterema czy tam no, ale pusie. Yy, nad czterema kobietami idziemy dalej. Co jeszcze tutaj pokażę? Pod nogą z narzutu na sam koniec, ale ewidentnie był tutaj najlepszy w konkursie. No i podejrzewam, że już nie było co tutaj yy, gadać. windmill prawa noga, prawa ręka. Yy. Just fly. Co jeszcze ma? O Jezu Święty! Strasznie szybko zakręcił i był strasznie wysoko. No i zwycięzcą był tutaj oczywiście Just Fly. Na koniec, kilka słów, drodzy Państwo. Jest to konkurs z 2011 roku, czyli dokładnie 13 lat temu. Na konkursie widzimy właściwie skoczków z jednej nogi, z różnych stron świata. Yy, wszyscy, że tak powiem, w swoich młodościach nie ma tutaj jakiegoś starego chuja podstawionego, żeby tylko był tłem, tylko po prostu goście yy, skaczący. Repertuar wsadów jest niesamowity. Jedna noga od tablicy pod dwoma nogami, pod po zewnętrznej strony, pod prawo, windmill jest wszystko. Właściwie pojawiło się wszystko i to były ciekawe yy, konkursy i to są ciekawe konkursy gdzie jest ta właśnie różnorodność tych wszystkich, jedyny konkurs powiedzmy obecnie, który jest yy, tak samo obsadzony gwiazdami, no to DKB we Włoszech aczkolwiek no tam dali niższy kosz yy, i sam nie wiem o co tam właściwie walczyli, czy o jakiś tytuł no, gdy musi być jakiś tytuł postawiony musi to być zrobione jakoś tak sensownie no, dajcie znać, co myślicie o tym konkursie. Trzymajcie się, ja idę robić protokół ekscentryczny, czyli robić wolne przysiady na jednej nodze, bo wczoraj miałem zabieg EPTE, czyli wbijali mi igły w ścięgna, więc trzeba teraz formować kolagen. Na razie, Siemanko, piona, trzymajcie się.